Bazar przy ulicy Bielawskiej to niemalże historyczne miejsce dla nyskiej przedsiębiorczości. Od 1989 roku mieszkańcy Nysy i okolic zaopatrywali się tutaj w najróżniejsze artykuły. Od płyt kompaktowych przez papierosy, a na książkach skończywszy. Decyzją Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2010 roku w nowym planie zagospodarowania przestrzennego Nysy miejsca na popularny Manhattan jednak nie ma. Nie przewiduje po roku 2012 dalszego funkcjonowania handlu przy ulicy Bielawskiej. W najbliższych latach ma być ten teren poddany rewitalizacji. Teren ma mieć charakter spacerowo-rekreacyjny. Mimo wielu działań podjętych przez właścicieli w celu obrony bazaru, decyzja wydaje się być nieodwołalna. Sprzedawcy i kupcy z bazaru zastanawiają się jednak, dlaczego akurat ich miejsce ma zostać zlikwidowane. Od 20 paru lat my te szczęki chcemy zmienić na inne i płacimy między innymi ileś myśmy tam pieniążków składali się na architekta, żeby tu opracował plan zagospodarowania taki, żeby to wyglądało ładnie. Oczywiście różnymi odpowiedzi dostaliśmy, jak nie, urząd nie pozwala, to nie pozwala konserwator zabytków. W listopadzie 2011 roku kupcy zostali poinformowani o możliwości przeniesienia swojej działalności na targowisko miejskie przy ulicy Łukasińskiego. Targowisko, które znajduje się również w bardzo atrakcyjnym miejscu w centrum miasta. Wyraźnie rozgoryczeni kupcy twierdzą jednak, że łatwiej jest zamknąć swoje małe interesy niż utrzymać dochodowe przedsiębiorstwo na targowisku przy ulicy Łukasińskiego. Moim zdaniem to jest totalna porażka. Przecież tam każdy wie, ile tam jest. Nawet mało tego. Parkingu nie ma gdzie wjechać. No jak dowieźć towar, jak zrobić większe stoisko, jak powiedzmy, no to muszą być wszystko to związane z tym, a tu jest otwarte, tu ludzie przechodzą stąd dotąd w jakimś celu. Spór między urzędnikami a kupcami z legendarnego nyskiego Manhattanu trwa od lat. Oczywistym więc jest, że obie strony przedstawiają swoje racje. Państwu pozostawiamy ocenę, czy likwidacja bazaru jest trawionym pomysłem władz.